Lexus LC500. Pozwólcie, że sam się przedstawi. Tydzień temu sprawdzaliśmy LC w wersji hybrydowej, ale to jest ta prawdziwa, klasyczna, analogowa motoryzacja. To jest dokładnie to, za co ją kochamy. Zacznijmy od sprawcy całego zamieszania, układu napędowego. W przeciwieństwie do hybrydy nie znajdziemy tu żadnej skomplikowanej technologii. Pod maską LC500 pracuje pozbawiona elektryki 5-litrowa, wolno sąca jednostka V8 o mocy 477 koni, kojarzona do tej pory z modelami GSF i RCF. Połączenie dwóch skrzyń biegów? Nic z tego. Mamy tu klasyczny, chociaż 10-stopniowy automat. To oznacza jedno. Jest nie tylko pięknie dźwiękowo, ale też bardzo, bardzo szybko. Setka w 4,7 sekundy i maksymalnie 270 km na godzinę to świetne wartości. Może nie z tej najwyższej półki, ale przy takim akompaniamencie nie masz nawet ochoty się nad tym zastanawiać. Co więcej, motor osiąga maksymalną moc dopiero przy 7100 obrotach na minutę i brzmi wtedy tak. Jednocześnie LC500 i LC500H nie mogłyby być bardziej różne. Hybryda jest cicha, spokojna, pasjonująca technologicznie, ale gdy ma pokazać pazur, to ewidentnie jej czegoś brakuje. Tutaj wystarczy przyłączyć tryb jazdy na Sportage Plus, zrzucić kilka biegów w dół i poczuć obłęd. Absolutny obłęd! $20 000. Tyle wynosi dopłata do wersji V8 względem 500H. Na kupno LC500 musimy szykować co najmniej 557 tysięcy złotych. Przyznacie jednak, że każdą z tych złotówek widać gołym okiem. Samochód z zewnątrz przypomina pojazd koncepcyjny. Jest czymś zupełnie nowym, świeżym, niespotykanym, choć ogólne proporcje przejęto z superauta LFA. Uderza mnie przede wszystkim dbałość o szczegóły. Fantastyczne światła, które z przodu zachodzą w lampy, a z tyłu zdają się nie kończyć. Kapitalne klamki skrywające logo Lexusa, czy w końcu imponujące 21-calowe felgi. Historia ma ciąg dalszy w środku, gdzie również nie brakuje ciekawych akcentów. Zacznijmy od klamek, których kształt śmiało można nazwać dziełem sztuki. Zwróćcie też uwagę na wskaźniki w górnej części drzwi, które podświetlają się na zielono, gdy zaryglujemy zamki. Z LFA przejęto też te wystające czułki, służące do zmiany trybów jazdy i wyłączania kontroli trakcji. Przełączając pomiędzy ustawieniami Eco, Comfort, Normal, Sport S i Sport S Plus, klasycznie już dla Lexusa zmienia się nie tylko reakcja na gaz, nastawy zawieszenia, głośność wydechu czy praca skrzyni biegów, ale też tarcza zegarów, która w najbardziej hardkorowym ustawieniu jest jak żywcem wyjęta z... Tak, zgadliście, z LFA. Projekt deski rozdzielczej i jakość zastosowanych materiałów robią piorunujące wrażenie. Połączenie czerwieni z czernią znacznie urozmaica też kokpit. Jednolity kolor był sporą bolączką naszej testowej hybrydy. Alcantara, nisko osadzone fotele, metalowe przyciski. Wszystko jest z najwyższej półki. Poza systemem sterowania multimediami, który nadal opiera się na touchpadzie. Na LC500 mógłbym patrzeć z całymi godzinami. Długa maska, krótki tył, niska, szeroka sylwetka – to książkowa definicja sportowego coupé. Ale czy faktycznie mamy tu do czynienia z tańszym następcą LFA? Nie do końca. Po pierwsze, podczas sportowej jazdy układ kierowniczy nie oddaje zbyt wielu informacji. Jest precyzyjny, ale jednocześnie martwy. Po drugie, masa. To auto waży blisko 2 tony. 2 tony.
Japończycy robili wszystko, żeby to zamaskować, ale praw fizyki nie da się tak łatwo oszukać. Czuć to zarówno przy skręcaniu, jak i hamowaniu. Dlatego bardzo ważne jest, by zrozumieć, czym jest Lexus LC. To nie do końca rywal Porsche 911, który na krętych partiach zostawi go daleko w tyle. To najprawdziwszy, klasyczny Grand Tourer. Wystarczy wyjechać na autostradę, aby nagle zupełnie inaczej spojrzeć na te blisko 2 tony masy. Przy niemieckich prędkościach auto jest wręcz niewiarygodnie stabilne, a do tego świetnie wyciszone. Nagle też 10 biegów zaczyna mieć sens, bo silnik pracuje jak w aucie elektrycznym. Cisza jest absolutna. Druga rzecz to komfort jazdy. Jak na tak niskie i szybkie auto jest on jak z innej planety. Nierówności po prostu znikają. Dodajmy do tego skrzynię, która przechodzi chyba największą metamorfozę. W trybie manualnym jest hardkorowa, ostra, a gdy wrócimy do automatu, zaskakująco wręcz płynna. Dlatego w LC500 świetny jest jego dualizm. Pod kątem spokojnej jazdy nie ustępuje w niczym hybrydzie. No, może poza spalaniem. Jest trochę jak Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Piekielnie zwariowany, kiedy chcesz i potulny, kiedy tego potrzebujesz. Jak prawdziwy Grand Tourer. A skoro wspomniałem już o spalaniu, to wypada poruszyć ten temat. Pewnym problemem może być zasięg, który na pełnym 82-litrowym baku wynosi około 400-450 km. LC500 spala pomiędzy 15 a 30 litrami paliwa na setkę. Wybierając się w długą trasę, warto też skompresować bagaż. Kufer jest co prawda o 25 litrów większy niż w hybrydzie, ale nadal ma tylko 197 litrów pojemności. Kilka rzeczy można rzucić też na tylną kanapę, bo podróżowanie na niej nigdy nie będzie dobrym pomysłem. Mówi się, że dni silników spalinowych są policzone i faktycznie, patrząc na rynkowe trendy, trudno się z tym nie zgodzić. Dlatego przejażdżkę LC500 kończę nieco smutny, ale kiedy za kilka lat nie będzie takich modeli, ja będę pamiętać ten dzień i to auto. Zachęcam też do obejrzenia testu Lexusa LC w wersji hybrydowej. A jeżeli przyjemnie oglądało Ci się ten materiał, to możesz zostawić łapkę w górę, subskrypcję i podzielić się tym filmem. Pomoże nam to w rozwoju kanału. Więcej informacji i galerię zdjęć Lexusa znajdziesz na naszej stronie. Dzięki za dziś!